Witam oczywiście bardzo serdecznie. Tutaj z tej strony kanał Porady Ogrodowe Flowers. Trochę się dzieje, bo niestety muzyka grają i tak dalej, ale jak to widzimy, jesteśmy przy ogródkach działkowych w Berlinie na Tempelhofie. No to jakoś tak wygląda, niestety tak mają zrobione niestety. Tutaj widzimy, że tutaj coś jest, chyba jakaś dzika róża. Tak co mniej więcej wygląda, to niestety jest tragicznie, jeżeli chodzi o to. Tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi o inne ogrodnictwo. Zobaczcie, ile drewna tu mają, upał. Konsekracja jakoś. Tam widzę, że coś tam jest jeszcze. No tak to wygląda niestety w Berlinie. Jak tu się dzieje. Takie rzeczy. Jestem ciekaw, co to jest. Nie wiem, co to może być. Zobaczę, spróbuję to oderwać. Może nasiona będą, zobaczę. No to są chyba nasiona, tak mi się chyba wydaje. Bo z tego, co tu widzę, to jest dosyć duże drzewo. I to są chyba nasiona, tak jest. Zdobyłem nasiona. Tu widzimy, że jest trochę chwastów, jest drewna, wszystkiego. No ale no cóż, pobrałem nasiona, tak? Jakiegoś drzewa, nie wiem jakiego, ale zobaczymy dalej. No tu mamy przekwitłe słoneczniki. Jakąś zrazę chyba. Nie wiem, czy to się da ukorzenić, czy nie. Nie wiem, zobaczymy dalej, co tam mamy dalej. O, widzę, że oliwkę ktoś ma. Nie wiem, co to może być, szczerze mówiąc. Bo nie wiem, tak? Nie wiem. Jak to tu wygląda. Niestety jest bardzo pełno ludzi. Bardzo dużo ludzi jest. Ale nie wiem, czy uda mi się udać szczepkę złamać. Tak, udało się szczepkę zrobić. No tak pachnie jak jakaś mięta czy coś. Nie wiem, co to może być. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale no pobrałem szczepkę. Jak to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o szczepkę. O inne rośliny to tu... Nie wiem, czy to coś tu je. Zobaczymy dalej. O, poczekajcie, bo tutaj coś jeszcze jest, drodzy widzowie. Mamy tu jakąś trawę. Nasiona hibiskusa. Nie, to nie są nasiona hibiskusa. Niestety. Nie możemy pobrać nasion hibiskusa, ale no coś tu pobrałem, tak? Jakieś nasionka. Tak to się mniej więcej prezentuje. Nie wiem, co to może być. Szczerze mówiąc, takie srebrzyste. Czy to warto pobierać tą sezonkę? Możliwe. Oj, czekaj, bo tu są jakieś nasiona. Zaraz zobaczymy, czy to się da łamać. Dało się.
Na przykład tu mamy pokrzywkę jakąś. Ten vlog będzie taki troszeczkę trudny dla was, niestety, bo ja tutaj jestem w każdym zakątku, a tego się tu praktycznie roi od wszystkiego, praktycznie. Spore to jest niestety. Tu jak widzimy też nie ma nic takiego. O, zobaczcie, tu jest ta roślina, tak zwana. To jest ten słynny jarmuż, co tu jest niby wielkim odkryciem. Kapusta. Sorry, że tak bez głosu, drodzy widzowie, ale no niestety, no tak to wygląda, jeżeli chodzi o lotnisko i tak to wygląda ten Tempelhof. Ciężko, ciężko. Tu zobaczcie, co mamy. To chyba to samo, chyba tak. Jak mi się chyba przynajmniej wydaje, że to jest to samo. Co jest za owoc? Zobaczcie, co to jest za owoc. Może się uda pobrać sadzonkę, albo chociaż nasionko. Jestem złodziejem. Wyjebane. Tu już byłem. Tu już byłem. Dobra, nic, będę kończył niestety, drodzy widzowie, bo to już jest mój czas. Jeszcze zobaczmy tam dalej. Może zobaczmy, czy coś się uda pobrać. Jakieś sadzonki z tego Berlina, chociaż dokładnie nie wiem, czy gdzieś tu jest jakiś hibiskus, czy coś. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tu jak widzimy, jest jakaś roślina, dosyć solidna. Ale kwitnie. Chyba będzie kwitło. Oczywiście z góry przepraszam, że nie będzie intra, ale no niestety tak to wygląda. Aha, to jest ten orzech. To jest ten orzech, ja? Co to jest? O, zobaczcie, kolejne nasiono. Kolejne sadzonki.
pobrane. Nasiona tak zwane. Nie wiem, czy tutaj są jakieś nasiona, chyba nie. Trawy te inne rzeczy. Niestety większość tu tych roślin to tak mniej więcej wygląda. Coś tu przeżyły? No prawie, że przeżyły. Ale nadal nie wiem, co to jest za krzak. Jakieś inne kwiaty chyba. Nie wiem. Trudno powiedzieć. O, tu na przykład jest... Tu kwitnie... No niesamowite, żeby wiśnia kwitła w grudniu. Ja pierdzielę, wiśnia w grudniu. No tego jeszcze nie grali. Dobra widzowie, będę niestety na tym kończył. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów. Oczywiście to był vlog na kanale Poradwy Ogrodowe Flowers. Także na razie i do następnych materiałów. I oczywiście pozdrawiam i wszystkiego dobrego na nowy rok.